trakcie osoby, które przejdą ten proces pierwszej selekcji, czyli złożą nam aplikację, zostaną zaproszone na rozmowę, z nimi rozmawiamy dokładnie i często się też zdarza, że okazuje się, że znamy ich mentora, czyli oferujemy im inne osoby, kontaktujemy tymi osobami, są choć bardzo dobrze, ponieważ my znamy tych mentorów, wiemy, kto najlepiej może pomóc w danym przypadku. I jeszcze co najważniejsze, to jest wybór przez mentora, czyli możemy rozmawiać z nim online. Oni też mogą zaproponować takim kandydatom spotkanie. Także jest to proces kilkuetapowy, który też już mam takie doświadczenie, że menti sami nam mówią, że osoby aplikujące, że już same te rozmowy są dla nich bardzo dużym doświadczeniem i bardzo przekonujące. Ale ile lepiej.